Mistrzostwo Ruchu Drogowego. Pod tym hasłem ruszyły w Łomży drugie otwarte Mistrzostwa Automobil Klubu Łomżyńskiego. W pierwszym z cyklu imprez wystartowało 13 załóg. Każda z nich miała do pokonania 12 dystansów. Liczył się czas i sposób pokonania trasy. Liczy się to, żeby między odcinkami te załogi jechały bezpiecznie, czyli zgodnie z przepisami ruchu drogowego. To jest główna idea właśnie całej tej imprezy. Po drogach publicznych jeździmy spokojnie i tak jak mówią przepisy ruchu drogowego, natomiast szalejemy tam, gdzie możemy, tam, gdzie jest to bezpieczne. W zawodach wzięli udział także ubiegłoroczni mistrzowie, bracia Jacek i Adam Kozłowscy, jadący żółtym Cinquecento. Może nie jest z najwyższej półki, ale bardzo dobrze się prowadzi i zdaje egzamin. Jest sporo rajdów. Ostatnio jeździliśmy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Ostatnio też była Barburka w Białymstoku. Także cały czas, gdzie są organizowane Łomża, Białystok, Suwałki, staramy się być na każdym rajdzie. Coraz większą popularność tego sportu potwierdzają organizatorzy łomżyńskich zawodów. Bardzo rozwojowo to wygląda. No i sam fakt, że ludzie kupują po prostu przygotowane samochody do takich rajdów. Już nie jeżdżą seryjnymi autami, natomiast jeżdżą już autami przygotowanymi. Pierwszą odsłonę otwartych Mistrzostw Automobil Klubu Łomżyńskiego ostatecznie wygrała załoga Robert Kwaśniak i Robert Reszuta na BMW 320. Drugie miejsce zajęli Tomasz Gudanowski i Mariusz Przybysz na Fiacie Uno, a trzecie bracia Kozłowscy jadące Cinquecento. Podczas zakończonych dzisiaj halowych mistrzostw Polski juniorów młodszych w lekkiej